Czyli co nas czeka w roku 2023 i co nas czekało w roku 2022. Postaram się Państwu omówić przede wszystkim waloryzację, problemy z waloryzacją wynagrodzeń, która nas czeka. My jako zamawiający mamy obowiązek waloryzacji wynagrodzenia dla tych umów, które zostały zawarte w trybie PZP, jak również dla tych umów, które nie zostały zawarte w trybie PZP, bowiem wykonawcy na pewno zwrócą się do nas z wnioskami. Zwiększyło w roku 2023 dwukrotnie zwiększy się minimalne wynagrodzenie za pracę, więc to, co nas czeka w tym zakresie, jak przygotować się do waloryzacji wynagrodzeń, o czym musimy pamiętać, jeżeli chodzi o zmiany zarówno dla pracowników, jak i osób współpracujących dla nas, z nami na umowę zlecenie, jak zmienią się umowy o udzielenie zamówienia publicznego, jak formułować zapisy waloryzacyjne w nowych umowach w związku z wejściem w życie ustawy z października 2022 roku, tak zwanej tarczy prawnej, gdzie zmieniono obowiązki waloryzacyjne dla zamawiających. Co nas czeka w pierwszym kwartale 2023 roku, czyli obowiązki związane z planami postępowania udzielenie zamówienia publicznego ze sprawozdaniami. No i oczywiście omówimy no największe problemy, z którymi się spotykam jako zamawiający, czyli upadłości wykonawców, odstępowanie od umów, które teraz chyba są największym problemem w ramach realizacji. Postaram się Państwu odpowiedzieć na pytania i znaleźć jakieś środki zaradcze bądź rekomendacje w tym zakresie. Troszeczkę w związku z tym, że zastępuję Piotra, troszeczkę odwrócę naszą kolejność działań i zacznę od tego, co nas czeka w ciągu najbliższych 3 miesięcy, z tych milszych rzeczy bądź tych łatwiejszych. Czyli pierwszą rzeczą to jest obowiązek przygotowania planu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z artykułem 23 ustawy Prawo zamówień publicznych w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia planu finansowego bądź budżetu jednostki konieczne jest zweryfikowanie, czy którykolwiek z zamówień podlegających ustawie Prawo zamówień publicznych przekroczy 130 tysięcy złotych i będziemy musieli przeprowadzić je w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. Czyli my jako zamawiający i to jest tak zwany zwykle występuje to w miesiącu styczniu, ewentualnie na początku lutego, musimy zweryfikować plany instytucji, plany jednostek samorządu terytorialnego, czy zostały one zatwierdzone na radach, które, jak wiemy z doświadczenia, odbywały się na koniec grudnia, czy dopiero na pierwszych radach na początku stycznia, czy zostały zatwierdzone budżety jednostek. W przypadku na przykład instytucji kultury, które samodzielnie tworzą budżety, dla nich termin będzie liczony od dnia zatwierdzenia budżetu miasta, budżetu organizatora. Te podmioty muszą zweryfikować swoje plany, które zostały zgłoszone, plany merytoryczne, plany finansowe, czy kwota którychkolwiek z postępowań przekroczy 130 tysięcy. I tutaj najważniejsza rzecz. Nie patrzymy na kwotę, którą mamy przeznaczoną na realizację zamówienia, ale patrzymy na tak zwaną orientacyjną wartość zamówienia. Czyli sprawdzamy, czy w okresie najbliższych 12 miesięcy zostanie udzielone zamówienie, które ze swojej hipotetycznej wartości, to jeszcze nie jest szacunek, to nie jest rzeczywista wartość, przekroczy 130 tysięcy. Jak? Sprawdzając, czyli najprościej, nasz budżet, czy przewidzieliśmy coś w takiej wysokości, czy to jest plan na rok 2023, czy w wieloletnim planie finansowym na kolejne lata przewidzieliśmy te działania. Więc jeżeli przewidzieliśmy, mamy obowiązek przygotowania planu postępowań. Jeżeli na dzień 1 stycznia mieliśmy zatwierdzony budżet i wiemy, że nie występuje żaden wydatek, który przekroczy 130 tysięcy, nie mamy obowiązku publikowania planu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Nie publikujemy też planów pustych.
Natomiast jeżeli w trakcie roku pojawią się dotacje, dodatkowe środki, które będą przekraczały 130 tysięcy, będziemy musieli opublikować plan postępowań. Jak go zrobić? Tutaj musimy wykorzystać naszą platformę e-zamówienia, sprawdzić, czy mamy zarejestrowane konto, a jeżeli nie, mieliśmy już zarejestrowane konto, sprawdzić, czy hasło nam nie wygasło, zaktualizować hasło i umieścić plan postępowań. Ten plan postępowań jest bardzo prosty do umieszczenia. Za pomocą kafelka przypisujemy konkretne usługi, dostawy bądź roboty budowlane do orientacyjnej wartości i publikujemy ten plan w biuletynie zamówień publicznych. Następnie ten plan biuletynowy pobieramy sobie w PDF-ie i publikujemy go w biuletynie informacji publicznej zamawiającego. To jest najłatwiejsza opcja. Zdarzają się zamawiający, którzy przygotowują dwa odrębne dokumenty, czyli do opublikowania na BIP-ie 1, do opublikowania na platformie zamówienia 2. Są to jak najbardziej prawidłowe działania, więc nikt nie narzuci, nikt nie zarzuci nam błędu. Więc o tym musimy pamiętać, zweryfikować, czy ten plan postępowań został opublikowany, bądź czy mamy go obowiązek publikowania. I teraz dwie najważniejsze rzeczy. Mam takie jedno krótkie pytanko, przepraszam, że w trakcie, ale myślę, że tutaj szybciutko rozwiejemy wątpliwości. Pojawiło się pytanie odnośnie obowiązku zamawiającego sektorowego. Czy również ma obowiązek publikacji takiego planu zamówień? Co wiadomo wynika ze specyfiki udzielania zamówień przez zamówieniowców sektorowych, która jest zupełnie inna niż taka klasyczna procedura. Jeżeli mamy dużo szczęścia i należymy do zamawiających sektorowych, albo trochę mniej szczęścia i jesteśmy podmiotem prawa publicznego, nie mamy obowiązku publikowania planów postępowań. Te podmioty są wyłączone z obowiązku publikowania, natomiast dobra praktyka wskazuje, że możemy opublikować ten plan i wówczas nie publikujemy w e-zamówieniach, tylko na swojej stronie internetowej. Po co? Po to, żeby potencjalni wykonawcy mogli zapoznać się z naszymi planami, z naszymi działaniami w ramach realizacji i móc udzielić tego zamówienia i wystąpić z tym zamówieniem w toku postępowania. Więc tutaj jest jak najbardziej to możliwe. Jest to jak najbardziej możliwe, rekomendowane, ale nie ma obowiązku. Dla jednostek sektora finansów publicznych jest to bezwzględny obowiązek publikowania planu postępowań. Jeżeli nie opublikujemy tego planu postępowań, no oczywiście możemy, żadna odpowiedzialność administracyjna nam nie grozi, będziemy mieli raczej uchybienia w zakresie kontroli zarządczej. I jak wiemy, jeżeli będzie nam ktoś mocno chciał przeszkadzać, to wyciągnie nam to w ramach protokołów pokontrolnych. Na co trzeba zwrócić uwagę, przygotowując plany postępowań? Do planu postępowań nie dodajemy, nie wskazujemy tych zamówień, które nie podlegają ustawie, czyli udzielane na podstawie któregokolwiek z wyłączeń z artykułu 9 do 12 ustawy, czyli na przykład umów najmu, umów z zakresu na przykład działalności kulturalnej, umów związanych z obsługą prawną, ale tą szczególną usługą prawną, która została wyłączona z ustawy na podstawie artykułu 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, więc w tym zakresie te zamówienia nie podlegają publikacji w planie postępowań. Więc to jest to, co nas czeka i zwykle czeka to nas wszystkich w styczniu. W tej chwili platforma e-zamówienia całkiem nieźle działa, więc opublikowanie tego planu postępowań nie jest znaczącym utrudnieniem. Natomiast musimy o nim pamiętać. Co więcej, musimy pamiętać, że ten plan musi pozostać aktualny, więc w trakcie roku będzie obowiązek jego przeglądnięcia i zweryfikowania, czy nie uległo on zmianie, czy nie pojawiły się nowe zamówienia, które będą podlegały ustawie i będą podlegały udzieleniu
w toku postępowania. Praktyka pokazuje, że co najmniej raz wypadałoby zweryfikować tą aktualizację i wprowadzić ewentualną aktualizację, chociaż obowiązkiem zamawiającego jest zapewnienie aktualności tego planu, więc o tym musimy pamiętać. Drugi obowiązek, taki troszeczkę powiązany z tym planem postępowań, do którego zobowiązani są już wszyscy zamawiający, niezależnie od statusu, to jest sporządzenie sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych za rok 2022. To sprawozdanie przekazujemy do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych do dnia 1 marca 2023, chyba że 1 marca wypada w sobotę, a nie w niedzielę, to do końca pierwszego dnia roboczego. Niestety nie pamiętam, jak w tym roku wypada, jeszcze jestem w styczniu myślami, więc tutaj to sprawozdanie jest podzielone na poszczególne sekcje. I 1 marca to jest środa, pani Natalio, także... Więc no to niestety do środy czeka nas... Niestety do środy. Tak, do środy czeka nas duży problem. Od razu uprzedzam, nie zostawiać tego na ostatnią chwilę. Platforma może tego nie wytrzymać, bo tych zamawiających, którzy będą zobligowani do umieszczenia sprawozdania, będzie stosunkowo dużo, więc... warto się do tego przygotować i w zależności od tego, jak dużym zamawiającym jesteśmy, czeka nas odpowiednie uzupełnienie dosyć sporej ilości pól. To sprawozdanie nie zmieniło się na przestrzeni lat, czyli ono w związku z tym, że jest realizowane przez platformę e-zamówienia, przybrało lepszą wizualnie formę, natomiast te same pola, które mieliśmy, przez lata dalej występują, czyli musimy wskazać wszystkie postępowania, które były realizowane poniżej progu unijnego, Bogu dzięki, ilościowo i kwotowo, kwoty netto z umów musimy spisać, z podziałem na usługi dostawy bądź roboty budowlane, postępowania, które realizowaliśmy powyżej progu unijnego, które już wymagają trochę więcej zaangażowania, bo musimy wpisać kody CPV, nazwy, dzienniki, numery z dzienników urzędowych Unii Europejskiej. Ci zamawiający, którzy podjęli ryzyka związane z prowadzeniem od samego początku postępowań na e-zamówieniach, będą mieli ułatwione zadanie, bo część informacji będzie im się z automatu zaciągała. Więc szczęście, mają dużo szczęścia, natomiast ci, którzy korzystają z platform prywatnych, niestety jeszcze wciąż będą musieli to wpisywać ręcznie, ale mam nadzieję, że w najbliższych kilku miesiącach nastąpi już pełna integracja z portalem e-zamówienia, który w końcu zostanie odebrany i skończony i będziemy też mogli zaciągać z naszych systemów te wszystkie dane. No to tutaj muszę Panią zmartwić, Pani Natalio, i pewnie też muszę zmartwić zamawiających, ponieważ wydaje mi się, że to tak szybko nie nastąpi niestety i e-zamówienia dla których są one wiodącym narzędziem, to takim zostaną, w sensie takim, że będą tam umieszczać postępowania i te wszystkie dokumenty, bo ta integracja nie jest taka kompletna, te kody, które dostaliśmy i tak dalej, to nie jest tak, że tam wszystko będzie, pewnie w czasie oczywiście tak, ale w tym pierwszym rzucie to tak pięknie to nie będzie wyglądało, aczkolwiek no, wszystkie firmy robią wszystko, żeby jak najszybciej się z tym zintegrować i żeby ruszyć z tymi zamówieniami. Tak jak Pani Natalia powiedziała, można mieć dużo szczęścia pracując na tej platformie, zamieszczając sprawozdanie tego 1 marca, a można mieć mniej szczęścia, bo moi zamawiający na przykład w zeszłym roku to nawet do godziny tam 23:30, bo platforma była obciążona liczbą po prostu użytkowników, którzy składali te zamówienia, więc nie czekamy. Nie czekamy. Powiem tak, ci, którzy pracują na platformie zamówienia, oni nie mają dużo szczęścia, oni mają po prostu tiramisu ze sobą dla pracowników, bo ja pracuję na platformie zamówienia i proszę mi uwierzyć, tyle niecenzuralnych słów, które ja wypowiadam, aż nie przystoi kobiecie, a Melisy mam bardzo dużo. Ostatnio próbowałam zmienić ogłoszenie o 23:00 i platforma wskazała mi prace serwisowe. No,
cierpliwości mi niestety brakuje, więc ta platforma jest wyzwaniem. Pani Natalia, możemy ją w naszej agendzie ująć jako kolejne wyzwanie, ale miejmy nadzieję, że to wyzwanie będzie takim bardziej treningiem i że szybciutko zakończy się zwycięstwem. Nie wiem, czy szybciutko zakończy się zwycięstwem, ale gwarantuję, że osoby, które na nim pracują, pójdą do nieba jak stoją. Bo naprawdę cierpliwości trzeba. W przypadku podmiotów, które nie udzielały zamówień w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, także muszą złożyć informacje w sprawozdaniu. Dla nich przewidziana jest sekcja 9 albo 10. Musiałabym sobie wyświetlić, ale te końcowe sekcje, gdzie wpisujemy kwoty łączne z zawartych umów. I po prostu wpisujemy to jedną kwotą i ilością postępowań. O czym musimy pamiętać? Wpisujemy w sprawozdania nie kwotę wydatków z danej umowy, czyli ile faktycznie fakturowo zapłaciliśmy, tylko łączną wartość umów, która została zawarta w danym roku. Czyli jeżeli w 2022 roku zawarliśmy umowę na dostawę energii na kwotę 130 tysięcy złotych brutto, to do systemu, do sprawozdania wpisujemy wartość netto z tej umowy łączną, nie faktycznie zapłaconą, tylko łączną wartość, więc do czego to doprowadza i wywołuje niekiedy lęk u zamawiających, z kwoty zawarte w sprawozdaniu nie są spójne z naszym sprawozdaniem merytorycznym, sprawozdaniem finansowym z działania jednostki. Więc to jest taka bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi o realizację obowiązków. Nigdy nie będą one spójne z naszym sprawozdaniem, będą one często się różniły kwotowo. W większości wypadków będą wyższe niż nasze budżety, więc o tym musimy pamiętać. Musimy też pamiętać, że w przypadku, kiedy udzieliliśmy zamówień poniżej kwoty 130 tysięcy, ewentualnie przekraczając kwotę 130 tysięcy złotych, ale na podstawie wyłączeń, musimy podzielić te zamówienia, w związku z czym wracamy do rejestrów umów, rejestrów zamówień, które udzieliliśmy, dzielimy nasze sprawozdanie na kwoty faktycznie zawartych umów, kwoty podstaw prawnych, na których udzieliliśmy tego zamówienia, więc to jest dla Was taka bardzo ważna informacja jako zamawiających, więc tutaj wszystkich to czeka, zamawiających sektorowych również to czeka, oni mają swoje własne sekcje w ramach sprawozdawczości, też umieszczają informacje w sprawozdaniu, więc tutaj Szanowni Państwo, życzę powodzenia. Niekiedy to jest dużo pracy, nie tylko dla jednej osoby, ale czasem dla kilku osób. Sprawozdanie jest przekazywane jedno, łącznie dla całej jednostki, więc nie ma możliwości pracy na nim w jednym czasie przez kilka osób, bo system tego nie udźwignie, więc jedna osoba wypisuje te wszystkie dane do sprawozdania. Obowiązek które pojawiło się od naszego uczestnika. Jeśli jeszcze budżet nie został zaakceptowany, ale mamy konieczność ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, czy plan powinien być opublikowany przed udzieleniem tego zamówienia, czy może być opublikowany później? Nie ma obowiązku posiadania planu i umieszczenia tego w zamówienia w ramach planu. Jeżeli mamy potrzebę udzielenia zamówienia, nie musimy wiązać zamówienia z konkretną pozycją planu. To może zostać zrobione później, ewentualnie może w ogóle nie zostać powiązane z planem zamówień. Nic się nie dzieje w ramach postępowania. Jest to dopuszczalne działanie. Dziękuję Pani bardzo za odpowiedź.
A podstawa prawna, Pani Bożonko, no ja myślę, że generalnie podstawa prawna, może mnie Pani Natalia tutaj poprawi, ale wynika z ustawy Prawo Zamówień Publicznych, która stanowi, że realizujemy zamówienie, jak mamy środki na niego, no bo jak nie mamy, to nie możemy, prawda? Ale nie, musimy rozgraniczyć dwie rzeczy. Posiadanie środków i dyscyplina finansów publicznych, czyli to jest jedna rzecz, czyli nie możemy zaciągać zobowiązania, które nie wynika z naszego budżetu, to jest jedna rzecz, ewentualnie z prowizorium budżetowego. To już są wewnętrzne działania związane z funkcjonowaniem jednostek, czyli jednostek sektora finansów publicznych. Jak mamy sektorowego czy podmiot prawa publicznego, które nie mają budżetów, one sobie tutaj hulaj dusza, piekła nie ma, nie mają żadnej odpowiedzialności. Natomiast sam plan jest tylko działaniem informacyjnym, więc powiązanie udzielenia zamówienia z planem nie ma żadnej podstawy prawnej i faktycznej. To jest tylko pewne ułatwienie w platformie. My, jeżeli byśmy nie stosowali platformę zamówienia, ale stosowali na przykład stare działanie, nie musielibyśmy wiązać planu postępowań z konkretnymi zamówieniami. Ja współpracuję z zamawiającym, który jest podmiotem prawa publicznego, nie mamy planu postępowań, publikujemy postępowania w biuletynie i żadnej pozycji, żadnego zamówienia nie wiążemy z pozycją planu i możemy sobie po prostu działać w ramach realizacji. Czyli plan zamówień, Pani Natalio, to tak naprawdę jest dodatkowa praca dla zamawiających, która bardziej służy wykonawcy nawet, bo wtedy ma takie realne spojrzenie na rzeczywistość, jakimi środkami dysponuje zamawiający i jakie będą realizowane postępowania w danym roku i czy ma możliwość wystartowania tam, czyli to takie bardziej informacyjne jest. Tak, plan zamówień to jest działanie informacyjne, nawet nie jest dla wykonawcy informacją, jakie zamawiający ma środki, tylko jak zakwalifikował dane postępowanie, czyli ile mniej więcej uznał, że mogłoby to kosztować na rynku. To nie jest jeszcze szacowanie, ta orientacyjna wartość to jest taka zdroworozsądkowa wartość, ile to by mogło kosztować. Tak, ale to nie ma nic i to służy prędzej wyborowi właściwego trybu postępowania, a nie rzeczywistym środkom, którymi zamawiający dysponuje. Plany postępowań to są tylko obowiązki informacyjne i mają służyć wykonawcom, żeby mogli przygotować się do działań, mniej więcej obserwować strony zamawiających, biuletyn zamówień publicznych w zakresie działań, które ich interesują. Dziękuję bardzo. Mamy jeszcze jedno pytanie, Pani Natalio, w kwestii zawarcia umowy. To pewno będzie bardziej od strony cywilnoprawnej, ponieważ jeśli zawarliśmy umowę w postępowaniu, umowa została rozwiązana z przyczyn niezależnych po stronie wykonawcy w trybie natychmiastowym, później było kolejne postępowanie i kolejna umowa. Pytanie brzmi, jaką kwotę powinniśmy wykazać w sprawozdaniu, kwotą, którą zapłaciliśmy wykonawcy do momentu rozwiązania, czy wartość całej umowy? Wartość całej umowy. Tak, tutaj w sprawozdaniu wskazujemy tylko wartości całych umów, nie faktyczną realizację. Dziękuję Pani bardzo, więcej pytań nie ma na razie. Także to nas czeka w pierwszym kwartale roku 2023, jeżeli chodzi o sprawozdawczość i obowiązki informacyjne, też będziemy musieli się przygotować i ten pierwszy kwartał 2023 roku może posłużyć nam jako bardzo dobre albo bardzo złe doświadczenie na te obowiązki, które czekają nas od 1 stycznia 2024 roku, czyli rejestr umów. Jeśli nie przesunę. Jeśli nie przesuną, oczywiście, jeśli nie przesuną, natomiast będziemy mogli zdobyć doświadczenie własne, takie naprawdę własne, czy te rejestry, które dotychczas prowadziliśmy, te informacje, które są w posiadaniu zamawiających, będą mogły zostać później przeniesione na rejestr umów dla jednostek sektora finansów publicznych, czy jednak nie.
Bowiem jeżeli te rejestry, które posiadamy, te informacje, którymi dysponujemy, będą mogły później stanowić takie bardzo dobre przeniesienie do rejestru umów, to super. Natomiast jeżeli któreś z informacji będą nam utrudniały sporządzenie planu postępowań, sprawozdania z udzielenia zamówienia, mamy możliwość jeszcze tego roku na dostosowanie swoich informacji, swoich wewnętrznych rejestrów, tak żeby te informacje, które posiadamy, te rejestry, które prowadzimy, były po prostu całkowite i nam ułatwiały pracę. Bo ja ze swojego doświadczenia prowadzę chyba z 6 rejestrów, które się między sobą nakładają i już wiem, że będę przygotowywała się i będę tworzyła jeden rejestr. Będzie on dłuższy w zakresie informacji, natomiast będzie on po prostu zapewniał mi możliwość sporządzenia sprawozdania, sporządzenia planu postępowań i później przeniesienia tych wszystkich danych do rejestru umów. Więc mamy możliwość jeszcze tego uczenia się, więc ten 2023 rok może być dla nas tym rokiem uczenia się. Pani Natalia, chciałabym powiedzieć, że nie ma więcej pytań, natomiast przechodząc do tej części przed waloryzacją, chciałabym jeszcze Pani zadać dwa pytania, które dotyczą prowadzenia sprawozdania. Pierwsze dotyczy aneksu w kontekście sprawozdania, czyli jeśli mamy umowę główną, a potem zawieramy aneks, jak traktować te aneksy, no wpisać całą wartość, tak jak Pani mówiła w tym momencie, tak? Tak, oczywiście, pod warunkiem, że aneks został zawarty w roku obowiązywania, czyli jakie tak. mamy aneksy, jeżeli terminowy, to nic nie wpisujemy, jeżeli aneks zwiększający kwotę, no to oczywiście aktualizujemy wtedy wartość o tą dodatkową kwotę. Musimy też zastanowić się, czy aneks nie będzie nową umową, czyli mieliśmy umowę do 31 grudnia, to mieliśmy umowę do 2 stycznia 2022 roku i zawieramy aneks na kolejne 12 miesięcy, czyli wydłużamy okres trwania pierwotnej umowy i dodajemy sobie środki do tej umowy. Wówczas tak naprawdę pomimo tego, że w obrocie cywilnoprawnym będzie to aneks, w rzeczywistości na potrzeby sprawozdania będzie to nowa umowa, nowe zamówienie i tutaj będziemy musieli wpisać od nowa całą umowę, pomimo że ona była zawarta w roku 2021, więc wpiszemy tylko wartość aneksu. I kolejne, ostatnie pytanie, które pojawiło mi się, nie ostatnie, które pojawiło mi się na czacie, chodzi o poniesione wydatki, które są wpisywane w tabelach, czy również wpisujemy tam te wydatki, do których nie było konieczności zawarcia umowy. Na szczęście teraz jeszcze Państwo nie są z tym żałosnym 500 zł rejestrowaniem tych wydatków. W związku z tym uczestnik spotkania, uczestniczka zadała pytanie, czy wpisujemy tam wszystko, czy tylko te, które były potwierdzone umową. Wszystkie. Wszystkie, no bo jakby patrząc cywilnie na to, Pani Natalio, no to jest to zobowiązanie dwóch stron. Jak idziemy do sklepu, no to też mamy wolę dwóch stron, jakby nie było, nie? Więc to tak, też więc do sprawozdania tak. W przypadku na przykład takich najprostszych rzeczy, które najczęściej zdarzają się w instytucjach, czyli faktury na zakup artykułów spożywczych, kawa, herbata, mleko, gdzie nie zawieramy odrębnych umów, tylko faktycznie wydajemy środki, więc tutaj tą informację do sprawozdania, to będzie bez stosowania ustawy i będziemy sumować wartości faktur. Więc dlatego mówię, że czeka nas dosyć duże wyzwanie, bo częściowo będziemy wpisywali wartości całych umów, częściowo będziemy wpisywali kwotę z faktur, gdzie nie było rzeczywistych umów. Proszę pamiętać, do sprawozdania także wpisujemy wartości umów cywilnoprawnych, czyli wszystkie dzieła i zlecenia, które zostały zawarte. To było kolejnym pytaniem. Pani Natalio, i mamy jeszcze wydatki. Moment, bo to mi gdzieś uciekło. Mamy wydatki wynikające z innych przepisów, na przykład badania techniczne pojazdów, przeglądy Urzędu Dozoru Technicznego, czy również uwzględniamy je w sprawozdaniu, mimo do tego, że nie mamy żadnych umów, no to myślę, że tak jak Pani Natalii, jak odpowiedziałyśmy wcześniej, są to wydatkowane pieniądze, oświadczenie woli dwóch stron, więc jak nie. Akurat w tym przypadku mamy dosyć odrębne rzeczy, bo w przypadku, kiedy mamy badania, opłaty za badania techniczne, podatek od nieruchomości, opłatę RTV i różne
różne dodatkowe rzeczy, to w tym momencie automatycznie te rzeczy nie są zamówieniami publicznymi i ich nie wpisujemy w... Są zwolnione w tym momencie z tego obowiązku wpisywania, tak, w tabelę. Tak. Dobra, i ostatnie, Urząd Miasta w ramach konkursu bez stosowania ustawy prawa zamówień publicznych wybrał brokera ubezpieczeniowego dla gminy, w tym naszej jednostki. Wybrany broker w postępowaniu z artykułu 275 prawa zamówień publicznych wybrał ubezpieczyciela. Czy koszty polis około 58 tysięcy złotych naszej jednostki zawieram w sprawozdaniu, czy powinien to zawrzeć Urząd Miasta, który w swoim sprawozdaniu? Umowa z brokerem nie jest zamówieniem publicznym, bo nie jest umową odpłatną, więc odpada. Natomiast umowa z ubezpieczycielem, czyli sama polisa, jest zamówieniem publicznym. I teraz musimy sprawdzić, jak została zawarta. Jeżeli zawarła stroną umowy jest Urząd Miasta, czyli gmina ubezpiecza nasz majątek, gdzie ubezpieczającym jest gmina, natomiast my jesteśmy beneficjentem polisy, wówczas to jest umowa, którą raportuje gmina. Natomiast kiedy mamy do czynienia z grupą zakupową, czyli najczęściej to jest energia, gdzie przeprowadza nam jeden podmiot, a my zawieramy odrębne umowy, wówczas te odrębne umowy my wskazujemy w naszym sprawozdaniu. Czyli wracamy do takiego bardzo prostego rzeczy, do weryfikacji, kto jest stroną umowy. Czyli jeżeli umowa jest dla nas i my jesteśmy stroną umowy, czyli my jesteśmy oznaczeni jako zamawiający, to my ją co do zasady wskazujemy w naszym sprawozdaniu. Natomiast w przypadku, kiedy stroną umowy jest ktoś inny, to my, a my jesteśmy tylko jej beneficjentem, całkowicie to pomijamy. Czy to jest jasne? Halo, są Państwo? Myślę, że tak, myślę, że to jest jasne. Uczestnicy napisali, że tak, więc ze spokojem możemy przejść do części dotyczącej waloryzacji. Waloryzacji, czyli to, co waloryzacja, hasło roku 2022 i 2023, mamy styczeń, czyli najczęściej pojawiające się waloryzacje dotyczące wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę, minimalnej stawki godzinowej. W roku 2023 będziemy mieli do czynienia z dwoma wzrostami. Pierwszy wzrost od 1 stycznia, drugi od lipca 2023. Co z tą waloryzacją? Co do zasady, w przypadku umów dłuższych niż 12 miesięcy, zawieranych w trybie PZP, zawsze mieliśmy obowiązek przewidzenia tych zmian, wobec czego składany jest wniosek przez takiego wykonawcę. Proszę pamiętać, że sam wzrost wynagrodzenia minimalnego nie powoduje automatycznego obowiązku zwiększania wynagrodzenia. Tylko jeżeli ten wzrost wynagrodzenia wpływa faktycznie na realizację, a wykonawca, kalkulując tam pierwotną ofertę, nie przewidział tej stawki wzrostowej. Czyli zawieraliśmy umowę sobie w marcu 2022 roku i stawka minimalna wynagrodzenia wynosiła 3010 zł. Wykonawca, działając nawet z należytą starannością, nie był w stanie przewidzieć, jaki będzie wzrost tego wynagrodzenia, wobec czego przewidział u nas stawkę z kontraktu z zamawiającym, uwzględniającym tylko wynagrodzenie dla pracowników 3010 zł. Natomiast umowa przechodzi na rok 2023, trwa dłużej niż 12 miesięcy, wobec czego 1 stycznia pisze do nas wniosek i mówi, że w kalkulacji dostawki 50 zł za godzinę przyjął taki zysk, takie ryzyko, taką stawkę rozliczenia z osobami wykonującymi zlecenie, w związku z obowiązkiem wzrostu tego wynagrodzenia, jego koszt jest wyższy niż ryzyko i my jako zamawiający mamy obowiązek zweryfikować i zwaloryzować jego wynagrodzenie. Ja sobie muszę pisać, jak do Państwa mówię, więc dlatego to tak wygląda. Więc tutaj mamy
pierwsze działanie i pierwszy taki wniosek i ten wniosek powinien zostać przez nas rozpatrzony. Na co musimy zwrócić uwagę? Jeżeli wykonawca wnosi o waloryzację wynagrodzenia, to musimy sprawdzić, nie może od samego początku, po pierwsze, i my jako jednostki sektora finansów publicznych nie mamy możliwości od razu zagwarantowania mu tej stawki z lipca 2023, więc wzrost i kalkulacja wzrostu i kosztów musi zostać podzielona na te dwie stawki, czyli obowiązująca od stycznia do lipca i od lipca do grudnia, w zależności od okresu trwania umowy. Do wniosku trzeba przedstawić dokładne wyliczenie kosztów, czyli nie tylko, że wzrosło mi o 8 czy tam 10% ten koszt, tylko musi to być przewidziane z rozbiciem na wynagrodzenie. Co więcej, jeżeli do realizacji umowy byłoby wyznaczonych dwie osoby, natomiast wykonawca chce wzrostu całej stawki godzinowej, to nie jest to pewien automatyzm. My tylko zwiększamy jako jednostki sektora finansów publicznych te elementy i tę wysokość wynagrodzenia, która wiąże się z minimalnym wynagrodzeniem i dotyczy konkretnych osób realizujących to zlecenie. Czyli jeżeli było przewidziane dwie osoby, to my zwiększamy stawkę nie z automatu o ten wzrost minimalnego wynagrodzenia, tylko proporcją, jeżeli to się odnosi do całego wynagrodzenia, o ten zakres, który jest związany z wynagrodzeniem. O tym należy pamiętać. Więc... A teraz nie jest tak, Pani Natalio, że ta waloryzacja wcześniej była obowiązkowa dla umów, które były dłuższe niż zawierane na okres 12 miesięcy, a teraz nie macie na 6? Teraz musimy rozróżnić dwie rzeczy. Waloryzacja wynagrodzenia związane z minimalną, ze zmianą stawki podatku VAT, minimalnym wynagrodzeniem, zasadą podlegania ubezpieczeniom zdrowotnym, społecznym i PPK dotyczy umów zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy. Mhm. Więc to jest jedna regulacja. Druga regulacja dotyczy możliwości zmiany wynagrodzenia kosztów. Nie tylko minimalnego wynagrodzenia, ale kosztów związanych z całym faktyczną realizacją zamówienia na usługi, dostawy bądź roboty budowlane na okres 6 miesięcy. A było 12. To są dwie różne instytucje. Kiedyś mieliśmy obowiązek zawsze waloryzacji wynagrodzeń o minimalne wynagrodzenie i później na tym się kończył nasz obowiązek. Na gruncie nowej ustawy ustawodawca umożliwił nam także obowiązek waloryzacji nie tylko o minimalne wynagrodzenie, ale o realne koszty związane z realizacją. I wcześniej to były tylko roboty i budowlane i usługi. Po zmianie tej ustawy o tarczy prawnej dotyczy to także waloryzacji dostaw, gdzie właśnie te czynniki makroekonomiczne wpłynęły na zmiany cen materiałów i kosztów związanych z realizacją zamówienia. Czyli jeżeli zawarłam umowę z podmiotem, nie tylko w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, ale analogicznie poniżej 130 tysięcy złotych netto, mam możliwość zawnioskowania o zmianę tego wynagrodzenia, czyli szanowny zamawiający, realizując kontrakt za stawki wskazane w pierwotnej ofercie, nie jestem w stanie osiągnąć zysku, bądź w ogóle zaczynam być na stracie, wobec czego wnoszę do Ciebie na gruncie 439 PZP bądź 632 Kodeksu Cywilnego o zmianę tego wynagrodzenia. Te czynniki makroekonomiczne, które mnie spotkały, są tak niespodziewane, że ja nie jestem w stanie sam ponieść tego ryzyka, potrzebuję od Ciebie wsparcia, inaczej kontrakt doprowadzi do straty dla mnie. Więc uzupełnij mi to wynagrodzenie w taki sposób, abyśmy podzielili między sobą ryzyka. Więc to jest ta waloryzacja, która nas czeka. Ten proces waloryzacji jest bardzo skomplikowany, bo wykonawca musi udowodnić, że w jaki sposób zmiana ceny bądź kosztów realizacji zamówienia była nieprzewidziana, w jaki sposób jest ona, powinna zostać ona uwzględniona. I wspólnie, w zależności od tego, jak brzmi nam treść umowy albo
realizujemy klauzule waloryzacyjne, albo wprowadzamy nowe klauzule waloryzacyjne do umowy, bądź zmieniamy treść tej umowy, czyli zmieniamy termin realizacji, przedmiot, zakres świadczeń w taki sposób, aby nie doprowadzić do rażących strat po stronie zarówno zamawiającego, jak i wykonawcy. Więc tutaj zachęcam Państwa do zajrzenia do artykułu 44 i 48 ustawy Tarcza Prawna. Ojku, wyślę Państwu na czacie, jak się w całości nazywa ta ustawa. Ona jest tak potocznie zwana Tarczą Prawną, bo to jest o uproszczeniu procedur administracyjnych i zmianie podatku. I zmianie podatków, więc tam zostały uregulowane metodyki, jak to waloryzować. Natomiast zachęcam, jeżeli mamy do czynienia z waloryzacją, do sięgnięcia do takiego materiału ogólnodostępnego, przygotowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego dla beneficjentów projektów RPO, gdzie między innymi Ewa Wiktorowska wraz z zespołem przygotowała takie zestawienie rekomendacji Urzędu Zamówień Publicznych, Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, jak również treści ustawy właśnie tej tarczy prawnej, jak postępować z waloryzacją wynagrodzenia. Naprawdę bardzo ciekawy materiał. Niestety rozgadałam się o sprawozdaniu i planach i nie mam możliwości w pełni tego omówienia. Natomiast dla właśnie platformy prowadziłam takie spotkanie o wyzwaniach zamawiających w grudniu i tam dosyć szerokim spektrum o tym mówiłam, jak postąpić z waloryzacją tego wynagrodzenia i jakie mamy obowiązki jako zamawiający. A to było u nas, Pani Natalio, u nas był webinar prowadzony na naszej platformie? Tak, z panem Bartoszem Pospieszyńskim. No to pewnie jest nagranie z tego webinaru, więc jeśli ktoś z Państwa będzie chciał, żeby udostępnić takie nagranie z webinaru, który w grudniu prowadziła pani Natalia, to na pewno jest u nas i takie nagranie też możemy przesłać. Także zachęcam Państwu, takie podsumowanie waloryzacji. Nie mamy obowiązku waloryzacji, ona musi być za każdym razem uzasadniona, zarówno przez wykonawcę, jak i zamawiającego. To strony umowy tak naprawdę między sobą ustalają, w jaki sposób i jak przeprowadzić tą waloryzację. Nie mamy zdefiniowanej procedury, możemy samodzielnie wypracować tą procedurę. Ze względu na to, że to jest dosyć trudne, warto sięgnąć po te materiały, które już opracował Urząd Zamówień Publicznych, Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej, czy właśnie ten Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, bo to są bardzo ciekawe i bardzo kompleksowe materiały, niekiedy pokazujące krok po kroku, co trzeba mieć, co trzeba udowodnić, żeby to po prostu przeprowadzić. Pani Natalia, mogę prosić jeszcze raz nazwę tego dokumentu? Już powiem szczerze, jak złączymy prezentację, to ja wyślę na czacie ten link do tego materiału. Dobrze, oczywiście. Także to jest to. I teraz już skończyłam prezentację, przestanę Państwu ją udostępnić, zaraz wyślę. Możemy porozmawiać już o tym, co nas czeka. To ja Pani Natalcie się cofnę do pytań, Zapraszam do pytań, a ja już dla Państwa szukam tego materiału i wysyłam link. Dobra, to rozumiem, że jest Pani trójdzielna, podzielna, wszechdzielna jako zamówieniowiec, bo musi być Pani taka. W związku z tym czytam pytanie. Zawarliśmy umowę na okres 12 miesięcy, a za usługę zapłaciliśmy z góry. Czy w takim przypadku wynagrodzenie podlega waloryzacji? Widzę, że już ktoś między innymi wypuścił. Tak, oczywiście, jeżeli podlega waloryzacji, jak najbardziej jest możliwość waloryzacji. Dodatkowo proszę pamiętać, że nawet po wygaśnięciu umowy może dojść do zmiany wynagrodzenia i uzupełnienia tego wynagrodzenia, bowiem zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych nawet upływ czasu związany z realizacją
z realizacją wynagrodzenia może, pomimo że umowa wygasła, zakończyła się, może zostać zwaloryzowana i zmieniona po jej zakończeniu. Są to oczywiście ogólne przesłanki i trzeba bardzo szczegółowo zweryfikować te wszystkie działania, natomiast jest to dopuszczalne. Dobrze, mamy kolejne pytanie, czy w sprawozdaniu należy wykazać opłaty za energię, dostawę wody i opłaty za odprowadzanie wód opadowych? Opłaty za odprowadzanie wód opadowych, z tego co pamiętam, mają charakter podatku, więc nie, natomiast opłaty za oczywiście za energię jak najbardziej, z tym, że w dniu, w sprawozdaniu wskazuje się nie faktyczną zapłaconą kwotę, tylko kwotę zawarcia umowy na dzień zawarcia umowy, czyli jeżeli umowę zawarliśmy kilka lat temu, to w aktualnym sprawozdaniu nie wskazujemy jej. Dobrze, i wracając do sprawozdania, jeśli środki zostały zaangażowane w 2022 roku, ale umowa została zawarta obecnie, czy uwzględniamy tą kwotę w sprawozdaniu? W sprawozdaniu uwzględniamy kwotę z dnia sprawozdanie przygotowujemy na dzień zawarcia umowy, czyli wszystkie umowy, które zostały zawarte w roku 2022, są wskazywane w sprawozdaniu w 2022 roku. Jeżeli została zawarta umowa, postępowanie rozpoczęło się w 2022, a umowa faktycznie została zawarta w 2023, to tą umowę będziemy wskazywać w sprawozdaniu za rok 2023. I tak teraz jest troszeczkę łatwiej w sprawozdaniu, bo w zeszłym roku pamiętam, że były dwa podejrze, bo były jakieś covidowe, tak? Takie W zeszłym roku mieliśmy jeszcze sytuację takiego rozkroku pomiędzy postępowaniami, które zostały wszczęte na starej ustawie i były dokładnie. W sprawozdaniu na starym wzorze i w tej bądź sprawozdania, które zostały wszczęte na nowej ustawie i były wskazywane przez Platformę e-Zamówienia. Może się jeszcze ktoś z zamawiających męczy z postępowaniem ze starej ustawy. No, różne rzeczy się dzieją, natomiast myślę, że to są bardzo incydentalne sytuacje. Pani Agata zapytała nas, czy można prosić o krótką informację do rejestru umów od 500 zł, czy ten rejestr już jest dostępny. I teraz Pani Agatko, nie wiem, czy to jest pytanie do mnie, jako do opiekuna platformy, bo jeśli chodzi o nasz rejestr, to on jest dostępny już od dawna i jak najbardziej funkcjonuje na PZP24. Czy to jest pytanie do Pani Natalii? A Pani Natalia odpowie, że tak jak temat z rejestru umów umarł śmiercią naturalną w zakresie 500 zł, tak do tej pory nie został poruszony. Przeszony. Określony, poruszony i w tej chwili chyba spadła na niego zasłona milczenia. Znaczy, z tego co wiem, to jest to w ogóle to jest ewenement, że jest to ujęte w ustawie o podatkach, tak? Ustawie o podatku dochodowym, chyba o podatku dochodowym, natomiast tam jest zmiana ustawy o finansach publicznych. To już sposób legislacji zostawmy. Natomiast wciąż czekamy. Ministerstwo Finansów pracuje nad tym. Na razie jeszcze nie ma żadnych wytycznych, co do tego nie zmieniły się też sankcje, które są dla zamawiających. Nic się nie zmieniło, dalej obowiązuje przepis. Tak, dalej obowiązuje przepis, tylko jest po prostu przesunięty w czasie i nie macie Państwo obowiązku od tego roku, tylko jest obowiązek od 2024, no ale pewnie jest duża szansa, że coś tam się zmieni w tym przykładzie. Jeżeli widzę, że jest pytanie, czy uwzględniamy w sprawozdaniu umowy na dostawę ciepła? Oczywiście jak najbardziej umowy na dostawę ciepła są umowami na zamówienie publiczne. Jeżeli zostały zawarte w roku 2022, uwzględniamy je w sprawozdanie, jak również z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji. Analogicznie też uwzględniamy te umowy, jeżeli zostały zawarte w 2022 roku. Jeżeli zostały zawarte wcześniej i tylko płacimy za nie, nie podlegają one uwzględnieniu. Pomimo, że te umowy w zakresie wody, ścieków, dostawy przesyłu ciepła mogą być zawarte na czas nieokreślony, to jeżeli zostały zawarte na czas nieokreślony, to tylko wskazujemy maksymalną wartość w roku zawarcia umowy, czyli za 4 lata maksymalną wartość i później już o nich zapominamy, tylko je płacimy.
Super, na razie nie pojawiły nam się żadne dalsze pytania. Oczywiście dostęp z nagrania jak najbardziej możemy Państwu udostępnić. Ja przekazałam swojego maila na czacie. Wszystkie osoby, które będą chciały dostać ten dostęp z webinaru, proszę, żeby do mnie napisały. On również pojawia się na naszym blogu. Przepraszam, ale jakiś nagły tak zwany gryp, a ja też mam spore wyzwanie, bo w niedzielę mam egzamin z prawa karnego, więc to jest chyba podobne wyzwanie jak wasze sprawozdanie w tym momencie. A ja w sobotę 8 godzin wykładów dla studentów, więc też nas mnie czeka wesoła sobota z zamówieniami publicznymi dla jednej ze szkół publicznych. Ja mam jeszcze jedno pytanko. Czy w sprawozdaniu uwzględniamy umowy zawarte tylko te w trybie postępowań przetargowych, czy również zapytań? Tam są osobne dwie sekcje, prawda? Są oddzielne dwie sekcje. Uwzględniamy, tak jak tak podsumowując, uwzględniamy każdą złotówkę, która została zawarta umową w formie pisemnej bądź umową w trybie dorozumianym, która została wydana na wszystko inne niż opłaty, podatki i umowy o pracę. I koszty związane z umowami o pracę. To tak w skrócie można nazwać te wszystkie informacje, które umieszczamy w sprawozdaniu. Każdą złotówkę, a górny limit nie istnieje. Czyli sky is the limit. Tak. No dobrze. Pani Natalio, bardzo dziękuję. Jeszcze. Jakie warunki waloryzacji umowy możemy zastosować przy umowie na zakup paliw płynnych, gdzie obowiązuje cena ze stacji z dnia tankowania i stały upust cenowy? Powiem tak, od dłuższego czasu pojawia się to pytanie na różnych forach. Nie mam gotowego rozwiązania, bo tak naprawdę wszystko zależałoby od tego, jaki jest związana treść umowy. Natomiast rekomendowałabym nie waloryzację wynagrodzenia, tylko waloryzację upustu. Czyli wykonawca będzie mógł złożyć wniosek o zmianę wysokości upustu. Więc tak faktycznie to jest sposobem waloryzacji wynagrodzenia, a nie sama wartość umowy. Więc to jest sposób na waloryzację i realizację obowiązków wynikającego z artykułu 439. Czy pani też widzi pytania od razu? Tak, widzę pytania. Widzę liczby. Widzę te liczby. I szanowni państwo, w związku z tym, że ja mam inne zobowiązania, prosiłabym o wysłanie tych pytań właśnie do pani Agnieszki. Ja się zobowiązuję przygotować odpowiedzi w formie pisemnej i państwu udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania, które tutaj się pojawiają. Mogą Państwo znaleźć odpowiedzi w opiniach Urzędu Zamówień Publicznych, które dotyczą właśnie sprawozdania i tam po prostu wskazać, bo to są pytania, które się powielają po prostu od dłuższego czasu, więc zachęcam do zajrzenia na stronę Urzędu Zamówień Publicznych i myślę, że większość tych pytań dotyczących sprawozdania Państwu zostanie wyjaśniona i wskazana. Oczywiście kwoty umów, zleceń, dzieła również należy umieścić w sprawozdaniu. Dziękuję bardzo Pani Natalio. Czy my możemy sobie dać tydzień czasu na to, żeby ze spokojem, żebym ja mogła zebrać te wszystkie pytania, które... Proponuję tydzień czasu oczywiście i ja w ciągu powiedzmy kilku najbliższych dni postaram się odpowiedzieć i przejąć. Jakie waloryzacje wynagrodzenia przy zakupie energii? Ojejku, nie pamiętam co tam uwzględniłam, ale chyba w przypadku energii wskazałam GUS. Najprostsze. To nie zabieram więcej czasu. Bardzo Państwu dziękuję za zadawane pytania. Postaramy się, ja te pytania wszystkie zbiorę, wyślę je do Pani Natalii i na pewno dostaniecie Państwo od nas
w formie pisemnej odpowiedzi. Zrobimy to tak ładnie w tabeli, żeby było wszystko wyjaśnione. Jeszcze raz Państwu bardzo dziękuję. Do mnie adres mailowy został podany na czacie. Proszę śmiało pisać, jak będą Państwo mieli jeszcze jakieś nasunięte pytania po tym webinarze. Będziemy na to wszystko odpowiadać. Bardzo dziękuję.